22 marca, Światowy Dzień Wody, obchodzony od 27 lat, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, z tego powodu, że ciągle ponad miliard ludzi na tym świecie cierpi z powodu braku dostępu do zdrowej, pitnej wody. Jak co roku Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja angażuje się w przekaz przede wszystkim edukacyjny i naszymi odbiorcami głównie są młodzież i dzieci ze szkół tutaj z naszej gminy. Głównym hasłem w tym roku to jest przede wszystkim kwestia związana z pomaganiem innym osobom. Don't leave behind w wolnym tłumaczeniu brzmi: nie zostawiaj nikogo w tyle, nie zostawiaj przede wszystkim słabszych w tyle. Bądź wrażliwy na krzywdę ludzką, pomagaj ludziom. I w związku z tym postanowiliśmy zaprosić dzisiaj na prelekcję pana Piotra Pogona, który jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu życiowym i zdrowotnym, który jest zdobywcą wielu szczytów górskich, który jest maratończykiem, Ironmanem, pomimo swojej choroby, z którą walczy całe życie. A odbiorcami tego przekazu przede wszystkim była młodzież z naszych szkół średnich z terenu Kędzierzyna-Koźla, dlatego że to tak naprawdę od naszych młodych ludzi, od przyszłych pokoleń zależy, jak będzie wyglądał nasz świat i czy będą wrażliwi i zdolni do pomagania innym, słabszym ludziom, którzy żyją wokół nas i na tą pomoc czekają. Piotr Pogon, fundraiser, animator sportowy, serwiwalowiec, zwykły facet z niezwykłym życiorysem. Zdobywca czterech szczytów Korony Ziemi, dwukrotnie zawodów triatlonowych Ironman, najdłuższa historia choroby onkologicznej, ponad 30 lat zmagania z nowotworem, a przy tym człowiek, który zajmuje się na co dzień pomaganiem innym, który współpracował z ponad 60 organizacjami pozarządowymi, z małymi i dużymi, i od 2004 roku, który zebrał ponad 28 milionów złotych na cele społeczne. Spotykamy się w ciekawym momencie, bo po dramatycznej wyprawie mojej na Denali, na najwyższy szczyt Ameryki Północnej, wyprawa zakończona sukcesem, ale okupiona też porażkami zdrowotnymi, odmrożeniem i późniejszą amputacją palców. No ale 1 czerwca 2018 roku udało nam się zdobyć ten najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Jest to już czwarty szczyt w planie moim zdobycia Korony Ziemi po Kilimandżaro, Elbrus, Aconcagua, no i Denali. Moment jest dosyć ciekawy, bo mogę powiedzieć, że czuję się jak lew z poszarpaną grzywą. Przychodzi czas przewartościowania, zastanowienia się nad tym, co nas otacza i w jakim kierunku dalej iść. Powołałem własną fundację, która nazywa się Drabina. Staram się nadal pomagać ludziom. Natomiast obecnie muszę przewartościować swoje dokonania sportowe i zawodowe. Czas nie jest łatwy, natomiast podkreślam to, że upadanie jest wpisane w życiorys każdego z nas, że tak naprawdę możemy wybrać tylko styl, w jakim przejdziemy ten szlak, czy przepłyniemy tą wielką rzekę zwaną życiem. Namawiam wszystkich, żeby nie byli byle jacy, żeby dbali o wartość słowa, o relacje międzyludzkie, żeby mieli baczenie na ludzi, którzy ich otaczają. I żeby nie czekać na traumatyczne doświadczenia i to, na co nas przygina do ziemi, żeby być człowiekiem, żeby świecić, żeby nieść tą dobrą energię, która jest tak potrzebna w tych wyjątkowo ciężkich czasach, które w tej chwili panują. Tak myślę, tak odczuwam i do tego namawiam wszystkich słuchaczy moich wystąpień i ludzi, z którymi współpracuję i z którymi działam.